Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znowu niestety jestem na żywo. Pytacie Państwo w listach, w komentarzach, w internecie, jak tam moje suki zniosły burzy. Otóż proszę Państwa, uspokajam, zniosły, przeżyły, trochę się bały, ale teraz już nie boją się burzy, tylko oczywiście polexitu. No ale mamy dla Państwa i tak wspaniały program, być może już w Polsce poza Unią Europejską, który właśnie teraz zaczynamy. Wyższość prawa krajowego nad prawem unijnym niby jest standardem w wielu krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, ale są co do tego wątpliwości. Także musiał je potwierdzić polski Trybunał Konstytucyjny. Na szczęście mamy w Polsce wspaniałych specjalistów, konstytucjonalistów. No i wiadomo, że najwspanialszym specjalistą, tak jak najwspanialszym specjalistą od polityki społecznej oraz przeszukiwania ziemi jest była premier Ewa Kopacz, która miała wspaniały występ w TVN24, który z wielką przyjemnością Państwu pokażę. Przynajmniej fragment tego występu. Zobaczmy. W sytuacji, w której rzeczywiście Trybunał by orzekł wyższość Konstytucji Polskiej nad prawem unijnym, okazałoby się, że są tylko dwa wyjścia. Albo zmienić polską konstytucję i dostosować ją do prawa europejskiego, co jest, jak wiemy, niemożliwe, albo po prostu wyjść z Unii Europejskiej. Zdecydowanie sytuacja Polski w Unii Europejskiej się zmieniła. Nawet wśród kolegów eurodeputowanych z innych krajów jeszcze do niedawna, na początku tej kadencji, pamiętam, kiedy pytali, co u was słychać, co w Polsce. Dzisiaj mówią, nawet nie pytamy, co w Polsce, bo widzimy i czytamy i jesteśmy przerażeni. Co tam w Polsce kiedyś pytali Ewa Kopacz jako europosłanka? Szła korytarzami Parlamentu Europejskiego, mówi, Ewa, co tam w Polsce? A teraz patrzą na Ewę Kopacz i mówią... Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Ewa, ty nawet nic nie mów, my już wszystko przeczytaliśmy, już wszystko wiemy. No dobrze, ale ciekawa jest ta koncepcja, że jakbyś stwierdził Trybunał wyższość polskiej konstytucji nad prawem europejskim, to należałoby wyjść z Unii. Właściwie według Ewy Kopacz nie ma żadnej innej alternatywy. Ciekawa dlatego, że z kolei inny autorytet wielki, no nie tak wielki jak Ewa Kopacz, ale też wielki, wielki jak dom, bym powiedział, jak to pisał kiedyś Gombrowicz, wielki jak dom profesor Matczak, tata Maty, utalentowanego rapera zresztą, napisał zupełnie coś innego na Twitterze. Zobaczmy. Tutaj Państwa wprawię w konfuzję, bo profesor Matczak, jako że jest intelektualistą, napisał coś zupełnie oczywiście bez sensu i trzeba trochę się wysilić, żeby to zrozumieć. Dzisiejsza decyzja TK nie dotyczy wyższości konstytucji nad prawem UE, bo ta jest oczywista. I teraz komu ufać? Pyta zasmucony lemming przed telewizorem lub przed ekranem swojego telefonu komórkowego profesorowi Matczakowi czy Ewie Kopacz, która zna przecież także historię, a czy tę tak zwaną archeologię, wie jak to było z tymi dinozaurami, jak się nimi rzucało kamieniami. Natomiast profesor Matczak twierdzi, że ta wyższość jest oczywista. Natomiast wtedy pojawia się tak zwana kombinacja, tak jak w skokach do wody. Dotyczy wyższości, czyli ta decyzja, nad prawem UE wykrzywionej pisowskiej, pisowska konstytucja to nie jest konstytucja ta, którą ma Hała kiedyś Henryka Krzywonos i którą ma Lech Wałęsa na swojej koszulce czasem, jak mu marynarka nie zasłania. Pisowskiej wersji konstytucji, w której niezależność sądów to lojalność wobec partii. Prawo UE nie jest sprzeczne z prawdziwą konstytucją RP. A gdzie jest, proszę Państwa, prawdziwa konstytucja RP? Oczywiście w naszych sercach. Państwo się boją, Państwo są przerażeni, ja też jestem przerażony, ale pamiętajcie Państwo jedno. Gdyby sytuacja była naprawdę tragiczna, to jedyny człowiek, który może jej w tej sytuacji zapobiec, czyli Donald Tusk, nie byłby na wakacjach. Taki jest mój wniosek, czyli nie może być jeszcze tak źle. I to tyle. Wczoraj, proszę Państwa, niestety popełniłem błąd. I no, do tego muszę się przyznać. Ominąłem bardzo ważną rzecz. Bardzo ważną rocznicę w życiu polskim politycznym. To jest rocznica, w której pan Stanisław i pani Maria, nie wiem, czy teraz nie pomyliłem imion, ale miłe, starsze małżeństwo było zaskoczone tym, że Rafał Trzaskowski jest taki wysoki i taki chudziutki. Zobaczmy mema, który nam o tym przypomni. Znaczy właściwie, przepraszam, to jest tweet. To zaskoczenie pani Teresy i pana Andrzeja, kiedy okazało się, że jestem wyższy niż wskazywałyby doniesienia pracowników mediów tak zwanych publicznych. I oni tak spojrzeli na niego. O, jaki pan wysoki. Ale proszę Państwa,
nie bez kozery o tym przypominamy i nie tylko z czystej złośliwości, choć złośliwość stanowi 90% mojej motywacji, bo w Rafale Trzaskowskim ciągle to siedzi, to 168 cm. Ja nawet nie wiem, kto to napisał, 168 cm, ale ta osoba po prostu zniszczyła psychikę Rafała, prezydenta Warszawy na całe lata, bo zobaczmy, co niedawno jeszcze, nie wiem, to jest materiał sprzed 3 tygodni, być może na tak zwanym Campus Polska, gdzieś na plaży, na jakimś spotkaniu z wyborcami czy fanatykami, fanami, tłumaczył Rafał Trzaskowski na temat tego, jak dzisiaj media manipulują. Zobaczmy. Wiecie, słuchajcie, ja wam powiem najlepszy przykład z kampanii wyborczej, a mianowicie no, TVP robiło wszystko, żeby manipulować rzeczywistością. I oczywiście ludzie, którzy oglądają TVP, no, nie nabierają się na większość tego typu przeinaczeń, bo mają swój rozum. Ale na przykład jak oni zaczęli pokazywać tweety, prawda, mówiące, że ja mam 1,68 m, albo że urodziłem się w Krakowie, to gdzieś tam, ponieważ ludziom się wydaje, no, że jak można manipulować takimi faktami. No, można manipulować tym, jakie kto ma poglądy, etc. Można próbować manipulować wypowiedzi, no ale raczej manipulacja, czy ktoś ma 1,68 m czy 80, nie jest specjalnie prosta, prawda? No bo wiadomo, jakie są fakty. Te kilkanaście centymetrów, które zniszczyło człowieka. Niestety, proszę Państwa, to jest straszne. Propaganda to jest straszna rzecz. Natomiast mi się wydaje, że Rafał Trzaskowski, ja bym się bał teraz rozmawiać z Rafałem Trzaskowskim, bo bałbym się, że każdy temat, każda rozmowa zejdzie na tą kwestię 168, a 183, tak powiedział Rafał Trzaskowski, że tyle ma wzrostu, byśmy powiedzieli, jak tam przegrała ta Anglia w tych karnych z Włochami, a Rafał Trzaskowski powiedział tak, tak, ale jeszcze coś ci powiem ciekawego. Wyobraź sobie, jak działają dzisiaj media. Pokazują ten mecz, ale potem mówią w tych mediach, niby publicznych, że ja mam 168 i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ale zostawmy Rafała Trzaskowskiego. Ważne to jest opozycja, teraz zajmiemy się partią rządzącą. Małgorzata Janowska wróciła do PiS-u, wróciła do macierzy i zrobiła to w tempie... Mieliśmy wiele różnych powrotów, ale Małgorzata Janowska pobiła chyba wszystkie rekordy w tempie rekordowym. Podsumował to dziennikarz Radia Plus Jacek Prusinowski na Twitterze. Zobaczmy. To chyba sejmowy rekord. 25 czerwca Małgorzata Janowska odchodzi z klubu parlamentarnego PiS do koła Wybór Polska. 8 lipca przechodzi do koła Polskie Sprawy. 14 lipca przewraca do klubu parlamentarnego PiS. Proszę Państwa. Niesamowita historia. Ja tak sobie pomyślałem, że ta odwaga Małgorzaty Janowskiej jest dla mnie jakąś taką inspiracją. I ja być może także pomyślałem sobie o jako dziennikarzu takim, który ceni bezstronność, niezależność, że może dla mnie też jest czas, żeby powiedzieć dość. I być może to nie jest już czas, w którym ja mogę dalej prowadzić program Codziennie Burza i po prostu muszę postawić na wartości, w które naprawdę wierzę, więc odchodzę. Dobrze, drodzy Państwo, chwilę mnie nie było, ale miałem dużo czasu na przemyślenia i doszedłem do wniosku, że jednak tylko razem, tylko wspólnie, nawet pomimo różnic, możemy zbudować lepszą i wolną Polskę. Dlatego powróciłem do prowadzenia program Codziennie Burza, ale mam nadzieję, że to, co zrobiłem przed chwilą, udowodniło Państwu moją bezkompromisowość taką i taki mocny kręgosłup moralny. Także jestem z powrotem i to tyle. Najkrótszy to będzie materiał w historii. Krystyna Pawłowicz zadaje pytanie na Twitterze. My odpowiadamy. Zobaczmy. Proszę Państwa, czy można obrażać Trybunał Konstytucyjny? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Oczywiście, że nie, proszę Państwa. Najlepszy Trybunał! To jest. Proszę Państwa, ja jeszcze na koniec może bym poprosił, ktoś mi zarzucał, że nie ma żadnego programu bez Tuska. Więc teraz ja muszę zrobić każdy program z Tuskiem. Oczywiście poproszę o materiał numer 10. Donald Tusk i nastroje społeczne, które oczywiście Donald Tusk wyczuwa jak... nie chcę powiedzieć jak pies policyjny, bo żeby to było brzydko, ale no, doskonały ma węch w każdym razie. To podaje wypowiedź Donalda Tuska, Polsat News. Ostatnio nastrój w społeczeństwie był fatalny. Od kilku dni słyszę, że ludziom znowu się chce, a dzieci mówią, że nie wyjadą z kraju. Zapewnił Donald Tusk. Po czym oczywiście, proszę Państwa, co zrobił?
wyjechał z kraju, ale tylko na chwilę, bo znowu wróci. Tylko jak ja bym był jakby na miejscu zwolenników Donalda Tuska, to ja bym go z kraju nie wypuszczał, bo ostatnio wyjechał i nie było go prawie 10 lat, więc może to nie jest najmądrzejsze, żeby, że tak powiem, jak to się mówi o takich ludziach, którzy mają, są zagrożeni tym, że podejmą próbę ucieczki i wtedy trzeba ich trzymać blisko siebie. Dobrze, drodzy Państwo, jutro nie ma codziennie burzy, ale może będzie burza taka naturalna, więc właściwie teraz jest taka pogoda, to wszystko to globalne ocieplenie straszne, że jest codziennie burza. Rzeczywiście, tak jak zapowiadałem od początku, ale w piątek są specjaliści od wszystkiego. Będziemy się śmiali, będziemy się bawili i będą niesamowite, śmieszne opowieści. Do zobaczenia.